Pan powiedział. Natomiast Polacy z odzyskaniem swojego mienia mają bardzo duże, duże kłopoty i są różnego rodzaju takie organizacje, które starają się o zwrot tego mienia. My, jako te organizacje, ja też mam taką jedną organizację, jako te organizacje chcieliśmy się spotkać z panem Jarosławem Kaczyńskim, no było to bardzo trudne, nie doszło do tego spotkania. I jedną z takich osób jest taki pan w ambasadzie amerykańskiej, który zajmuje się również odzyskiwaniem, to znaczy może nie zajmuje się tym, ale ma ciepłe spojrzenie w tym zakresie odzyskiwania mienia Polskiego. polskiego, aczkolwiek dla obywateli Stanów Zjednoczonych. No i jako te organizacje nieruchomościowe, dekretowe, tak to nazwijmy, czyli osoby wywłaszczone, Polacy wywłaszczeni ze swojego mienia, doszliśmy do wniosku, no to spotkamy się z tym panem, może on nam da jakieś wskazówki, jak to jest, że im się udaje, a nam się nie udaje. Może on nam jakieś podpowiedzi da, jak to jest, że on będąc w No właśnie, Polsce, co powiedział? no i ten pan nazywa się Aaron Fishman, to jest urzędnik ambasady Stanów Zjednoczonych, bardzo sympatyczny pan, nawet całkiem nieźle mówi po polsku. No i on powiedział, no jak to macie problem? My nie mamy problemów. Ja mówię, no, mamy problemy, no nie możemy się spotkać z panem Jarosławem Kaczyńskim. On mówi, to mogę wam dać telefon do pani Basi, jego sekretarki, mój zawsze odbiera. My mówimy, no z panią prezydent Gronkiewicz-Waltz mamy kłopot, żeby się spotkać, ja mogę wam dać telefon, nie ma żadnego problemu. Mówimy, no chcemy się umówić z prezydentem Dudą, jest problem, mogę wam dać do prawniczki surówki pasek od Dudy telefon, my nie mamy problemu. No mówimy, no wtedy była premier Szydło, my mówimy, no też tutaj mamy kłopot, no to dam wam jeszcze do kogoś telefon. I tak jedna osoba po drugiej okazywało się, że on w ogóle ma wszystkie telefony i nie ma żadnego kłopotu, żeby z kimkolwiek się spotkać. No mówimy, to co nam pan radzi? On mówi, no mogę wam dać namiar na kancelarię, która reprezentuje interesy Światowego Kongresu Żydów, nie Polaków, to oni wam pomogą. No nie skorzystaliśmy.